Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo Lubię i zapraszam na otwieranki, czyli na cykl filmów, w których pokazuję nowe książki. Książki, których najczęściej jeszcze nie czytałam, ale postanowiłam je albo kupić, albo zamówić u wydawnictw, ponieważ coś mnie w nich zaintrygowało. Niektóre książki to prezenty od wydawnictw, na przykład ta pierwsza książka, którą już trzymam w ręce i o której zaraz Wam opowiem, była prezentem, ale prezentem bardzo trafionym, ponieważ postanowiłam ją jak najszybciej przeczytać. O czym mowa? To książka Davida Sedarisa pod tytułem Sama Radość. Tak wygląda okładka i z opisu dowiedziałam się, że David Sedaris jest amerykańskim komikiem, człowiekiem, który już napisał jakieś książki. I te jego książki sprzedają się w Stanach w milionach egzemplarzy, czyli jest bardzo popularny. I ta książka powstała w czasie pandemii, kiedy wszyscy byliśmy zamknięci w domach. Tak samo David siedział we własnym domu, wycierał kurze, dużo rozmyślał, a wieczorami udawał się na spacery. I gdy tak sobie myślał, rozważał różne rzeczy: rzeczy związane ze swoją rodziną, ale także te związane z kondycją świata i kraju, w którym mieszka. I tutaj na okładce zaskoczył mnie jeden cytat, który uważam za bardzo trafny. I już wam mówię o co chodzi. Amerykanom się zdaje, że Korida jest bestialską i prymitywną tradycją, pisze. Ale gdyby polegała na strzelaniu z broni palnej, poszlibyśmy w to jak w dym. Czyli autor widzi to, co i ja widzę, że. Ameryce dzieje się niezbyt dobrze. Powszechna dostępność do broni palnej nie wychodzi Amerykanom na dobre, ale najprawdopodobniej w najbliższych latach nie doczekamy się zniesienia tego przywileju. Także David Sedaris, sama radość książka, która podobno jest bardzo zabawna, ale także bardzo trafna. Następnie chciałabym Wam zaprezentować, Węgry w objęciach Dunaju, napisane przez Kingę Piotrowiak-Junkiert. Jest to książka filolożki, filolożki polskiej i węgierskiej, która opowiada o kraju, który bardzo kocha. Są to Węgry. W ogóle książka jest bardzo fajnie wydana. Zobaczcie, ma taką wyklejkę na okładce w papryczki, a także zawiera mnóstwo. Kolorowych zdjęć oraz bardzo ciekawy tekst przedstawiający Węgry od strony historii, kultury, tradycji, jedzenia oraz przemian, które wydarzyły się w latach 90. i jak to wpłynęło na współczesnych Węgrów. Zdjęcia są naprawdę wspaniałe i wydaje mi się, że wszystkie te zdjęcia zrobiła autorka. Suma summarum tego tekstu chyba nie ma tutaj aż tak bardzo dużo, ale ja zaczęłam go podczytywać i według mnie jest bardzo ciekawy i jest to taka pigułka, dzięki której możemy poznać kraj, jakby nie było naszych bratanków, także Węgry w objęciach Dunaju. Kolejną książką, o której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest korporacja Everest, Willa. Kokrela o zapaleńcach, awanturnikach i ich biznesie na dachu świata. Czyli jak wynika z samego tytułu i podtytułu, jest to książka o osobach, które organizują innym, zazwyczaj zamożnym ludziom, wspinaczkę na Mount Everest. Za dobre pieniądze można wejść na szczyt najwyższej góry świata. Dać się odnotować w annełach i zejść z góry w miarę bezpiecznie przy pomocy sztabu pomocników. Czy to szerpów, czy też innych osób, które pracują w biznesie wspinaczkowym. Autor tej książki stara się podobno nie oceniać, czy to jest dobre, czy złe, ponieważ oczywiście są puryści, którzy uważają, że wspinanie się z pomocą wielu osób, z pomocą tlenu, z pomocą lin, a wręcz bycie wciąganym na szczyt jest zaprzeczeniem całej idei himalaizmu. Ale są też tacy, którzy uważają, że góra jest dla wszystkich i każdy ma prawo spróbować swoich sił. Opowiada także o sytuacji kobiet, które pracują w tym biznesie, które często są tragarzami czy pomocnikami pokazuje, jak niesprawiedliwie bywają traktowane i jak niesprawiedliwie bywają traktowani ci, którzy taszczą bagaże, butle i inne rzeczy na sam szczyt za zdobywcami Ewerestu. Jest to książka, która porusza bardzo istotny temat. Temat, który od dawna jest bardzo aktualny i o którym wiele osób wspomina. Osób, które interesują się Wspinaczką górami, bądź też kibicują tym, którzy te góry zdobywają. Książka, którą teraz trzymam w ręce, jest laureatką Nagrody Bookera w 2023 roku. To pieśń prorocza Pola Lyncza, która opowiada o Irlandii. Opowiada także o tym, w jaki sposób człowiek wpada w pułapkę państwa totalitarnego. Jest to historia rodziny, rodziny. Która traci ojca, który zostaje aresztowany nie wiadomo na jak długo. Matka tej rodziny staje się po pierwsze mieć przy sobie blisko dzieci, a po drugie zachować je i siebie przy życiu. Książka prawdopodobnie dość mocno dramatyczna, ale z tego co już zdążyłam się zorientować, bardzo ciekawa i poruszająca. A teraz opowiem Wam o książce, która wyciąga na światło dzienne kobietę, która była bardzo ważna, ale została zapomniana. Znamy tylko jej imię jest to Anna Maria de la Pieta. De la Pieta to oznacza, że ona została wychowana przez siostry zakonne, że była sierotą, bądź też została porzucona przez matkę, prawdopodobnie prostytutkę. Była to utalentowana wenecka instrumentalistka. Która była bez rodziny, bez majątku, ale była bardzo sławna, bardzo utalentowana, a swoją sławą przerastała nawet mistrza Vivaldiego. I kiedy on się zorientował, jaką ma w niej konkurencję, podjął prawdopodobnie pewne kroki. Przynajmniej coś takiego zostało zasugerowane na okładce. Prawdopodobnie stało się coś niefortunnego, ponieważ Vivaldiego oczywiście wszyscy znamy, pamiętamy. Natomiast Anny, Marii nikt nie zna i autorka tej książki Harriet Constable postanowiła przybliżyć nam tę postać. Prawdopodobnie część wydarzeń musiała wymyślić, żeby powstała z tego powieść. Natomiast sama instrumentalistka jest postacią autentyczną. Poza tym książka ma naprawdę piękną okładkę. Ja nie wiem, czy wy to zauważycie. Ale tutaj są takie kropeczki, i te kropki są srebrne, i one się błyszczą, odbijają światło. Bardzo mnie to fascynuje, i już tak kiedyś przesiedziałam z 5 minut, mrugając sobie tą okładką. Także instrumentalistka Harriet Constable o kobiecie, która zostałaby zapomniana, gdyby inna kobieta w XXI wieku nie wpadła na jej trop i nie postanowiła napisać o niej książki. I jeszcze pozostajemy. W dziedzinie muzyki. Tym razem noblista Mario Vargas Llosa i jego najnowsza książka, prawdopodobnie już ostatnia, ponieważ Liosa jest już bardzo wiekowym człowiekiem, to dla Pani Ta Tak brzmi tytuł książki, która rozgrywa się w limie. I z okładki dowiedziałam się, że dotyczy dwóch mężczyzn. Jeden bardzo pięknie gra na instrumencie, zdaje się na gitarze, tak, a drugiego słyszy i postanawia go po jakimś czasie odnaleźć. Droga wjedzie przez zaułki Limy, przez knajpy, przez miejsca, które no być może nie są zbyt reprezentacyjne dla turystów, natomiast niosą w sobie potencjał, że można tam znaleźć świetnych muzyków. To książka właśnie pulsująca muzyką, sambą, pulsująca rytmami i ludzkimi sercami. Liosa pisze Piękne książki. Wiele z nich już przeczytałam. Także jestem bardzo ciekawa, co napisał w tym bardzo dojrzałym dziele, które także dostało w Polsce przepiękną okładkę. Mam jeszcze cztery książki, o których dzisiaj opowiem, także streszczając się, wyciągam pierwszą z nich. Jest to Słonimski, Heretyk na Ambonie. I jest to biografia napisana przez Joannę Kuciel-Frydryszak. Znaną Wam prawdopodobnie z wielkiego hitu i bestsellera, jakim są Chłopki. Ta książka, z tego co wiem, jest wznowieniem, być może jest to także wydanie rozszerzone i poprawione, ponieważ już wcześniej ukazała się książka pod takim tytułem tej samej autorki. Ja jej wcześniej nie czytałam, dlatego też bardzo się cieszę, że została wznowiona i że mam szansę teraz się z nią zapoznać. Poza tym dla tych, dla których to jest ważne, informuję, że powstał też audiobook i można sobie tej książki posłuchać. Chociaż nie wiem, czy będziecie chcieli jej słuchać, ponieważ jest tutaj bardzo bogaty materiał fotograficzny. Mamy mnóstwo zdjęć czarno-białych, przedstawiających czy to słonimskiego, czy też miejsca i osoby, które były dla niego ważne. A kimże on był, oprócz tego, że był poetą? Był przede wszystkim krytykiem czasów, w których żył. Człowiekiem, który zasłynął w bardzo taki... Negatywny sposób czasami, ponieważ ośmielał się krytykować wszystkich, nie, mia, nie było dla niego żadnych świętości. Stąd też mamy pod tytuł, że jest to heretyk na Ambonie. A jednocześnie był to człowiek bardzo inteligentny, któremu wiele się przebaczało. Jak wiemy, prawdopodobnie i Wy wiecie, i ja także wiem, Joanna Kuciel-Frydryszak potrafi świetnie i interesująco napisać. Książkę na dowolny temat, dlatego też jestem przekonana, że ta biografia będzie świetnym materiałem do czytania, od którego trudno będzie się oderwać. Kolejna zielona książka na kupce to Cała Nadzieja w Szkole Justyny Suchackiej. Polska edukacja może być wspaniała. Takie Hasło widnieje także na okładce. Hasło bardzo optymistyczne, ale które oczywiście przyjmuje z dużym kredytem zaufania. Justyna Suchecka znana jest tego, że pisze oraz prowadzi programy telewizyjne oraz zamieszcza bardzo dobre, bardzo wnikliwe artykuły w prasie na temat polskiej edukacji. Ona rzeczywiście się na tym zna. I cała nadzieja w szkole to książka, która opowiada o bieżącym stanie szkoły oraz o tym, jaka szkoła mogłaby być, gdyby pozwoliła na to różne okoliczności, czy to zmiana przepisów, czy też większa swoboda dana nauczycielom, czy też większa swoboda i wiara w uczniów. Tezy zamieszczone w tej książce poparte są wieloma rozmowami z ludźmi, którzy na edukacji się znają. Znają się, ponieważ poświęcili jej mnóstwo lat swojego życia i poznali temat od środka. Także cała Nadzieja w Szkole to książka dla tych, którzy chcą się dowiedzieć, co można w Szkole zmienić, żeby wszystkim było lepiej. Justyna Suchecka. A teraz zabieram Was w przeszłość. Piotr Kołodziejczyk napisał, Książkę Tam, gdzie mieszka wiatr, z pod tytułem Archeologiczne zagadki Bliskiego Wschodu. Książka ta została wydana przez PWN, przez Bowiem, Imprint Bowiem w nowej serii, jako początek nowej serii Archeo. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ ja uwielbiam czytać o archeologii i jeżeli książki będą tak starannie wydawane jak ta pierwsza, to tylko. Zostaje nam się cieszyć, kupować i poznawać. W tej książce mamy też sporo fotografii. Najczęściej są to kolorowe zdjęcia, są także jakieś wykresy i rysunki. I sama książka opowiada o starożytnych ludach ludach, które założyły cywilizację Etruskach czy Sumerach. Opowiada także o Bliskim Wschodzie i o tym, jak te pierwsze cywilizacje przyczyniły się do rozwoju świata i w jaki sposób wpłynęły na świat, który my teraz znamy. Czyli książka o archeologii, ale także książka o świecie i o ludziach. Jak to zawsze w dobrych książkach o archeologii, bo nic nie dzieje się wyrywkowo, wszystko co się dzieje na świecie ma wpływ na inne rzeczy. Piotr Kołodziejczyk jest autorem tej, zakładam, bardzo ciekawej książki której lektury nie mogę się już doczekać. I ostatnia książka, która mi została, największa gabarytowo, to Leonardo Frida i przyjaciele. Taka duża, pięknie wydana książka przez wydawnictwo Znak, która opowiada o historii sztuki w sposób uporządkowany. Mamy tutaj mnóstwo ilustracji Praktycznie na każdej stronie mamy reprodukcję, mamy także krótką biografię malarza bądź malarki. Mnie się akurat otworzyło na malarce, co bardzo mnie cieszy. I to jest książka, która porządkuje naszą wiedzę. Jeżeli już jesteście dobrze zaznajomieni z historią sztuki, potraficie przyporządkować dzieła do danej epoki, potraficie scharakteryzować różne cechy danych epok. To myślę, że ta książka nie będzie konieczna w waszej biblioteczce. Natomiast, jeżeli chcecie uporządkować sobie wiedzę, chcecie przyjrzeć się reprodukcjom, dowiedzieć czegoś więcej o malarzach, ale także na przykład o technikach malarskich, bo o nich też y, autorka tutaj pisze. Autorka to Camille Żurno. Nie powiedziałam Camille Żurno, Leonardo, Frida i przyjaciele. Czyli 800 lat malarstwa, 100 artystów. Ale oprócz artystów, tak jak powiedziałam, techniki malarskie, zasady wystawiania dzieł, dzieł sztuki, mamy też tutaj indeksy, słowniczek, więc książka idealna dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę z historią sztuki. I to by było na tyle dzisiaj. Właśnie zauważyłam, że większość książek, o których Wam opowiedziałam, to była literatura faktu, a nie powieści. Ale ja mam takie fazy, że czasami czytam dużo więcej książek popularno-naukowych, czy też reportaży, czy esejów, niż książek fikcyjnych, które są powieściami. Także tym razem w książkach, które znalazły się w otwierankach, była przewaga właśnie tych, które porządkują naszą wiedzę, poszerzają naszą wiedzę i ogólnie rozwijają nas. Także polecam Wam bardzo serdecznie wszystkie książki, które dzisiaj zaprezentowałam. Będzie mi bardzo miło, jeżeli jakieś wybierzecie sobie do czytania, i za jakiś czas będziemy mogli podzielić się swoimi wrażeniami po lekturze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już wkrótce. Pa, 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 pa.